Robisz sobie, człowieku, prasówkę na Onecie i natrafiasz na quiz geograficzny dla znawców. Rozpoznasz te kraje i miasta po wskazówce? O, jak to mówił jeden z gości na YouTubie? Sprawdźmy to! Ja tak szczerze to często z nudów robiłem tego typu quizy. Ja wiem, że to jest nabijanie odsłon i dzięki temu patrzcie ile pierdylion reklam jest, ale z drugiej strony sprawdźmy się. Dobra, na początek kilka pytań rozgrzewkowych. W tym mieście dwukrotnie odbyły się Igrzyska Olimpijskie i odbędą się po raz trzeci w 2024 roku. Jak na moje niewprawne oko, jest to Paryż. I łuk triumfalny, ale dobra. Lecimy dalej. Ten kraj ma zaledwie 100 tysięcy km kwadratowych powierzchni, czyli 3 razy mniej niż Polska, a był gospodarzem igrzysk zimowych i letnich. O jakim państwie mowa? Nie wiem czemu, ale mi się Serbia od razu skojarzyła. Węgry, Korea Południowa, Belgia, Szwajcaria. Znaczy się strzelam Koera. Oczywiście, to ja nie musiałem strzelać, ja to wiedziałem. To miasto słynie z tego, że w swoim kraju jest prawdziwym wakacyjnym kurortem. Położone jest nad Morzem Czarnym, całkiem niedaleko zorganizowano tutaj igrzyska. Chodzi o, oczywiście, Gruzję, ale no, litości, to jeszcze podpowiada. Ale by the way, ciekawostka, jeszcze przed samymi igrzyskami olimpijskimi coś tutaj odebrano Gruzji, znaczy odebrano, widzicie, tu jest ta linia, to było, jakby to powiedzieć, poza tym konfliktem gruzińsko-rosyjskim, to coś tak mi się kołacze. Aha, chodzi o miasto, nie o to miasto, aha, no to Soczi, sorry, no to Soczi. No 100 na 100 na razie. W tym ponad 2-milionowym mieście na wschodnim wybrzeżu Australii zostaną zorganizowane letnie igrzyska 2032. Sydney jest, jak dobrze kojarzę, po prawej. Melbourne. Patrzymy na Google Mapsy. Melbourne to jest jedyne miasto chyba takie, co mi się obiło uszy, ale no nie chcę tego kliknąć. A wiecie co, tak kontrowersyjnie, Canberra. W ogóle, gdzieś kiedyś czytałem, że statystycznie jak macie 4 odpowiedzi i nie wiecie, którą wybrać, statystycznie ludzie biorą trzecią. Pójdziemy w statystykę? Lecimy. Statystyka nie kłamie. Z tym miastem ściśle związana jest marka Coca-Cola. Pochodzi stąd, zorganizowano tu igrzyska w XX wieku. Czyli w poprzednim stuleciu. Salt Lake City, Atlanta. Ta Atlanta. Była taka piosenka. Los Angeles. W Atlancie na pewno były. I chyba one były w 98, jak mnie nie myli się. A w 2002 były chyba w Grecji. I od tego momentu zaczęła się tragedia grecka. W 96, pardon. A, to była tak okrągła data na igrzyska w Grecji. No, człowiek się uczy. Tylko raz zorganizowano igrzyska na terenie Jugosławii, w którym mieście obecnie to stolica Bośni i Hercegowiny. W Sarajewie przecież były. A Sarajewo jest... Dobra, klikam Sarajewo, bo to było... cyk. Patrzcie, cały czas trójka. A, to była dwójka. Już bym się obawiał, że... No dobra, lecimy dalej. Gdzie na półkuli południowej zorganizowano zimowe igrzyska olimpijskie? Nigdzie. No w sumie jak u nas jest zima, to na południu jest lato, to jest odwrotnie. Chociaż też ciekawostka, to będę nie mistrzował jak z rękawa. Ziemia okrąża Słońce po takiej elipsie. Ciekawostka, kiedy u nas jest zima, Ziemia jest najbliżej Słońca. Taki paradoks. A to, że u nas jest zimno, to jest kąt padania promieni słonecznych. To waży,
Oraz to, że no, Ziemia nie jest, jakby to powiedzieć, idealnie pochylona, tylko pod kątem chyba 23 czy 4 stopni do osi. Ale dobra. W Kapsztadzie nie kojarzę. Wellington, Nowa Zelandia. Nie kojarzę nic, jak że tak powiem, recently. Buenos Aires. Tu mógłbym się jakoś pochylić, ale raczej skłaniam się ku nigdzie. Bo jak igrzyska nie były takim komercyjnym hitem, to były tylko gdzieś tak w tych bogatszych państwach. A teraz jak się stały obciążeniem i dojrzałe nacje nie chcą igrzysk u siebie, bo to rozumieją, że to jest tak de facto impreza na 2-3 tygodnie, a potem zostaje problem, tak jak na przykład w Grecji. Tak, teraz coraz bardziej egzotyczne państwa organizują. Strzelam, że nigdzie. Unos do stres. Elegancko. Jakie miasto oznaczono na mapie? Polacy zdobyli tu swoje pierwsze olimpijskie złoto w historii. To jest Holandia. Dobrze mówię? To może być podchwytliwe. Aha, to chodzi o miasto. Antwerpia. Amsterdam. Bo to jest tutaj, tylko no, to jest tak nieprecyzyjnie, że to tam mogłoby być jeszcze nie wiadomo co. W którym mieście gospodarzu igrzysk mieści się ten zabytek? Pod Wadowicami jest takie miasteczko, miniatur. Ateny. Lecim na Szczecin. W tym kraju trzykrotnie organizowano igrzyska olimpijskie, ale ani razu w jego stolicy. W tym kraju. W Berlinie były, to jeszcze za faszystów, to odpada. W Kanadzie na pewno były. Włochy, nie wiem czy w ogóle, Japonia raczej miały. Strzelam, że Kanada. Bingo. Vancouver, Ottawie i zimowe igrzyska w Calgary. Dobra. Najludniejsze państwo świata obecnie, które nigdy nie organizowało igrzysk olimpijskich, to Indie, Indonezja, Pakistan, Nigeria. Najludniejsze państwo świata obecnie, które nigdy nie... To chcecie powiedzieć, że już Chiny nie są najludniejszym państwem świata? Czy z tych tutaj... Ale nie, Nigeria to ma chyba 90 milionów. Pakistan ma dużo. Indonezja nie pamiętam. A Indie mają bańkę czysta. Chyba tak. Najludniejsze państwo świata obecnie, które nigdy nie organizowało igrzysk olimpijskich. No ja bym powiedział Indie, no bo kto by tam chciał. Bingo. Indie liczą ponad 1,3. No to dobrze. Pod tym względem ustępują tylko Chinom. Ale czy ja nie rozumiem tego zdania, czy ono jednak zostało deczko źle skonstruowane. Najludniejsze państwo świata obecnie. Na ich terenie nigdy nie... Obecnie, to na najludniejszym obecnie jest, są Chiny. Gdyby napisali najludniejsze państwo z wymienionych, to byłoby logiczne. Dobra, lecimy. Ostatnie, brakuje jeszcze jednej odpowiedzi. Pierwsze letnie igrzyska olimpijskie po II wojnie światowej odbyły się w drugim, obecnie największym pod względem liczby mieszkańców mieście Europy. O którą metropolię chodzi? Moskwa nie. To było wtedy. I teraz mam zagwozdkę. Londyn czy Paryż? Chociaż drugim najludniejszym. Pierwsze letnie igrzyska po drugiej wojnie odbyły się w drugim, obecnie największym pod względem liczby mieszkańców. No, czuję presję, bo to byłoby 100 na 100. Nie wiem czemu, ale ciągnie mnie do Paryża, bo Londyn był bombardowany. Do Moskwy to chyba niewiele by chciało tam ciągnąć. A Rzymy były postfaszystowskie. Strzelam Paryż. Tak mi po prostu tam były te wszystkie parady, nie parady. Kurka wodna. A jednak Londyn. Londyn liczy ponad 12 milionów mieszkańców i ustępuje tylko Moskwie. W 1948 roku Polska na igrzyskach w tym mieście zdobyła tylko jeden brązowy medal, ale o wyjątkowym znaczeniu.
sięgnął po niego pięściarz Aleksy Antkiewicz. Znakomicie. 11/12. Dobra. Tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.